nie mordu. To jest zbrodnia. To jest zbrodnia i polskie prawa i w naszym zwykłym potocznym myśleniu. Ta zbrodnia nie była wynikiem przypadku. Była wynikiem atmosfery, która została w sensie celowym zaplanowanym dla realizacji pewnych celów politycznych w kolejnym kraju. Więc sprawa, którą trzeba postawić, choć my katolicy mówimy zawsze, że to sprawa związana ściśle z naszą wiarą, o miłosierdziu, mówimy o solidarności i z sobą, a nie przeciw sobie, ale trzeba postawić także sprawę sprawiedliwości. Bo ten, który dokonał tej zbrodni, poniesie karę. To sprawa wymiaru sprawiedliwości. Ale jest kwestia odpowiedzialności moralnej tych, którzy do tej sytuacji doprowadzili, a którzy dzisiaj niestety triumfują. Ja mam nadzieję, że ten skromny akt, odsłonięcie tej kaplicy, mam nadzieję, że za jakiś czas będzie ona na zewnątrz tego gmachu, będzie dostępna dla wszystkich.